Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Jestem Marta, Miki i Krzysiu tutaj. I słuchajcie, zaczynamy od tego, że jest piękna pogoda i chcemy jechać na spacer, ale Mikołaj nie lubi leżeć w tym wózku takim, wiecie, tej gondoli. Już, bo już jest starszy chłopak i chcemy zdjąć ze strychu opcję spacerówki i sprawdzimy sobie w domu, czy to ma sens, czy jednak będziemy próbować dzisiaj jechać na spacer jeszcze w gondoli. Także Krzysiu idzie na strych, bo tu tam wszystko jest. Mamy też ten taki śpiworek, bo jest zimno, jeszcze za oknem śnieg, więc też sobie go bierzemy, no i zobaczymy. Także musimy to sprawdzić, zanim pojedziemy. To tyle w ramach wstępu. Teraz intro i idziemy na strych. Ja idę na strych. Patrzcie, jaką miałam ładną czapkę dla Mikołaja. Przehulałam czas, w którym mógł chodzić i jest już za mała. Muszę powystawiać znowu rzeczy. Tak mi szkoda tej ciapy. Jest taka słodka, ale ma taką... za mała. Niestety. Przepotyki muszę trafić w otwór. To jeszcze nie mamy lampy. Może kiedyś ta lampa będzie. Zobaczymy. No to jest ciężki temat. I na strych się ukazał. Idealnie ugrodzona w rogu ściana. Wiem. Co? Okay. Czy cię to puścicie? Gdzie jeszcze pokój nie będę, tego nie chciałeś. Ale nie wiem, gdzie ten wózek jest. W czym on był? On powinien być w kartonie razem. A jest, dobra. Jesteśmy. Mamy karton po wózku, więc tutaj powinna być ta część. My przeobujemy wszystkie kartony po wszystkim, z tego względu, że jak później coś sprzedajemy, to fajnie jest mieć taki karton, żeby mieć go jak wysłać. To sobie weźmiemy. To będzie super. Weźmiesz, odbierzesz ode mnie, Martuś? Łap. Już czekaj chwilkę. Ale nie karton. Patrzcie, gdzie jesteście? Mikołaj. Miki. Gdzie jest to? Na guzie. Na guzie. Tam na guzie. Patrzę chwilę temu. Tam. Tam wysoko. Tak wysoko. No cześć. Patrz. Tata. Cześć. Tata. Jest to tam? Widzisz, jak wysoko tata jest? Oj. Dobrze. Tak. Okej. Mamy to. Przełożyć w ogóle wszystko, bo to trzeba niżej. Mamy. Dobra. Idziemy to złączyć. Połączyć. Idziemy testować wózek, Mikuń. Tak, jaki tu masz. To będzie jeszcze cieplejsze niż gondola. Przywieziemy wózeczek. Koniecznie się w tym nie utopi. Zobaczymy właśnie, bo on jest jeszcze malutki, ale wiem, że on lubi już sobie siedzieć i patrzeć i obserwować, no nie? No jak się on będzie... w gondoli widzi tylko to, co nad nim. No jak się będzie dało go tak ułożyć, żeby miał taką półleżącą pozycję. Tak, tylko wiesz, no szkoda mi, bo on jest taki malutki już do takiego dużego wózka. Ja tu z tych bąblów. Do mnie, proszę wrócić. Cię, ty widzisz? Nie, bez przesadyzmu. Myślę, że nie widział, co się... Mamy. Mamy. Dobrze. Teraz zobacz, jak to się mocno rozgina. Tak. No to należąco się odgina. Jak należąco? On może zasnąć nawet w tym. Tak? Tak, tak. Nie wiem, bo jeszcze nie pamiętam już, jak to było. Tak, czy go damy? Czy bardziej leżąco? No na razie może tak, tylko musimy przeciągnąć tutaj te szelki. One są tutaj też pięciopunktowe, więc będzie sobie fajnie siedział. Udało się zmontować. Tak. Wygląda w taki sposób. Mamy tutaj cały taki, wiecie, jeszcze śpiworek z misiem w środku, więc jego się super się go wykorzysta, bo nie będę musiała jakoś pakować Mikołaja w ultra ciepłe ubrania. Dam mu tylko jakiś kombinezon, no nie? I tak będzie jechał.
Tutaj są nawet szelki, ale to tak go tutaj zamknie, że nie ma sensu z tymi szelkami się jeszcze bawić. Nie, szelki byłyby spoko, ale nie na ten moment. No, gdyby on był, wiesz, większy i by siedział, a jak on będzie leżał, no to po co mu te szeleczki? No, po to, żeby się nimi bawić. No właśnie, nie wiem, czy by ich nie dojdziesz tam pod to wyciągnąć, gdzieś tam je powciskać, żeby on ich tu nie miał. No w razie czego lepiej... Był taki zainteresowany. To są szelki, Mikołaj. Tak, je się zapina, żebyś był bezpieczny. Ale jesteś tutaj tak bezpieczny. Nie no, powiem ci, że to jest mega no ciepło. No i oprócz tego, jeszcze na górę jest, bo tutaj jest takie ten, ale żeby jeszcze przypadkiem gdzieś nie zawiało, to jest jeszcze jedna kapa. Najlepsze jest to, że to się tak daleko zamyka. No, masz. I tak. No. Marsjański zbóż. Gdzie jest Mikołaj? To Mikołaj ma sobie. Baby. A to jest tak miluśkie. Tak miluśkie i takie fajne, że no, szok, no. Mięciusie. Zobaczymy, ale widzę, że jest mu wygodniej tak, i przyjemniej. I nie musisz go tak grubo ubierać. Dobra, to mamy. Za niedługo pojedziemy. Ale jeszcze jeden temat dzisiaj, bo jakiś czas temu mówiliśmy, że dotarł nam agregat prądotwórczy. Krzyś go wam pokazywał, ale słuchajcie, były niesamowite problemy, żeby znaleźć olej do agregatu, bo wszystko wykupione. Potem karnister, a okazało się, że to mówi się kanister, żeby benzynę przewieźć po prostu do tego agregatu. I normalnie po miesiącu dopiero żeśmy kupili te kanistry. Także mamy wszystko, no. Tak. I dzisiaj będziemy chcieli go odpalić, żeby mieć to przetestowane w razie czego, bo tak się śmialiśmy. O super, jakby nam prąd wyłączyli, to mamy agregat, a bez nie możemy go odpalić, no nie? Więc dzisiaj zajmiemy się i zobaczymy, czy uciągnie on nam takie najpotrzebniejsze rzeczy, jak piec, pompy od podłogówki, lodówkę, zamrażarkę, czajnik, no bo to dla małego, i komputery, żebyśmy mogli na przykład pracować, gdy prądu nie byłoby dłużej. A tak pozostałe rzeczy to możemy doraźnie sobie podłączyć, jak ekspres do kawy czy coś, to jak sobie z lodówką i całą resztą poradzi, to z tym też. No ale tyle, pokażemy wam, jak wygląda ten agregat dokładnie. I sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. No to będzie fajny test. Mam nadzieję, że też wam przydatny. No ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa przy małym dziecku i wszystkim na prąd aktualnie, bo okazuje się, że wszystko mamy na prąd. Piec, nieważne jaki macie piec, czy to jest gaz, czy to jest ekogroszek, teraz piątej klasy. Czy pelet. Teraz wszystkie te piece potrzebują po prostu dostępu do prądu, bo inaczej one, jak te stare kopciuchy kiedyś były, że nawaliło się węgla, on się palił, po prostu zagrzewał i tyle. A teraz wszystko jest na elektronice i tak samo wszystko popycha na dom, również elektronika. Więc załóżmy, mamy mróz i odetną nam prąd, to nam, nie wiem, raz, że się zrobi okropnie zimno, dwa, ja nie wiem jak z małym. Fajnie jest mieć taką alternatywę, gdyby co. Nawet no my tacy jesteśmy. Nawet mu mleka nie zagrzejesz. Może to, jak to się nazywa, propersi? Propersi, może ktoś nam powie, że to nad wyraz i że propersi. Natomiast ja uważam, że przezorny zawsze ubezpieczony. I już myśleliśmy nad tym w tamtym roku. Tak. A jak dziś, w tym bo w zeszłym roku nam wyłączali częściej prąd. Tak, mieliśmy, u nas było bardzo często. I to po parę godzin takich, że ja chodziłem do pieca i patrzyłem, czy nie zgasło. Tak, czy tam jeszcze wszystko działa, wychłodził się dom i tak dalej. No a teraz przy dziecku, no to... To no, ognisko odpalić i wodę grzać chyba tylko. No więc zobaczymy. Wiemy, że w ogóle te agregaty były mega wykupione i ciężko było dostać ten agregat, więc nie tylko my tacy propersi, jak się okazuje. Linki tam wam damy w opisie, na które myśmy się zdecydowali. Nie chcieliśmy jakiegoś ultra wielkiego, bo to byłoby bez sensu. Taki, żeby był w stanie uciągnąć to, co potrzebujemy. Bo jeśli chodzi o agregat, też musicie wziąć pod uwagę, co do niego będziecie podłączać. Nie ma powodu kupować jakiegoś wielkiego agregatu, gdy wy będziecie podłączać pod niego tylko parę urządzeń, bo po prostu będzie wam więcej benzyny schodzić, bo te jakby mocniejsze agregaty palą więcej paliwa, no nie? Tak, no ale to jest też kwestia, że my potrzebujemy agregat do podtrzymania rzeczy, które bez prądu mogą narobić szkód. Jak zamrażarka, gdzie zepsuje wam się całe jedzenie, jak lodówka, jak piec i podłogówka. Znowu nie czuję, że rymuję. My w samochodzie jedziemy na spacer. Chcemy wykorzystać tą ładną pogodę,
bo jest tak pięknie, niebo jest błękitne, także zapakowaliśmy siebie, Mikiego i jedziemy się trochę powentylować na jakiś tam dłuższy spacer gdzieś daleko. Nie, kochanie? Tak. Prawda, Miki? Miki ma grzyba, to Mikiego nic nie interesuje. No dobra, no może nie tak do końca. Tomasz, już wychodzimy. Pokażę Wam nasz agregat. Dlaczego zdecydowaliśmy się konkretnie na ten model? Z tego powodu, że pierwsza rzecz, na czym nam zależało, to jego mobilność, czyli możliwość przewożenia go w lekki sposób. On ma tutaj kółka, ma też rączki takie rozkładane, dzięki któremu możemy sobie je łatwo chwycić i przejechać tym agregatem. Nie należą do lekkich urządzeń, więc fajnie, żeby miał właśnie taką możliwość. Druga rzecz, która była dla nas bardzo ważna, to jego zbiornik paliwa. My chcieliśmy jak największy zbiornik paliwa, ten ma 15 litrów. Paliwo nalewamy tutaj z góry, tutaj mamy miarkę, ile jest paliwa. To odkręcimy. Tu mamy jeszcze filtr taki, żeby tam żadne rzeczy nie powpadały. Zazwyczaj używa, po prostu nalewa się paliwa na zewnątrz, więc głupie by było, gdyby jakiś liść tam się dostał. My mamy agregat marki Cruiser. To jest wersja TH3900. On jest w stanie tutaj na maksymalnej mocy to jest 3,0 kW, natomiast na jego zalecana moc to jest 2,8 kW. Tyle energii jest w stanie nam wyprodukować ten agregat. Jak sobie tutaj zobaczymy, wybraliśmy sobie z możliwością podłączenia jakby dwóch kabli do niego. Tutaj mamy jedno gniazdko i drugie gniazdko. Są też wersje takie, które mają jakby siłę od razu, ale my nie potrzebowaliśmy tutaj gniazdka z siłą, bo będziemy używać tylko urządzenia na 220 V. Tutaj w tym miejscu możemy podłączyć akumulator i go tutaj naładować. To też fajna opcja, jak nie macie prostownika, stąd można bezpośrednio do akumulatora się podpiąć. No i tutaj wszystko się wyświetla w tym miejscu, ile generuje w tym momencie agregat. Tutaj go odpalamy, po prostu ciągniemy za rączkę. W taki sposób jest on odpalany. Są też wersje, które odpalane są na przycisk. Wtedy mają dodatkowo akumulator w sobie i dzięki temu jesteśmy w stanie go odpalić jakby tylko z przycisku. To jest agregat, który ma AVR. Co to jest AVR? To jest taka stabilizacja napięcia, dzięki której mamy możliwość podłączenia od razu bezpośrednio do niego, załóżmy jakiegoś czajnika albo coś takiego, i on nam się nie zepsuje. Dzięki temu, że to napięcie jest jakby cały czas równane i to, co idzie do czajnika. Nie ma skoków. Tak, nie ma skoków napięcia. To jest bardzo ważne, że jak będziecie kiedyś sobie chcieli, nie wiem, kupić agregat, to patrzcie na to, czy on ma ten AVR, czyli to, że będzie Wam wszystko na nim działać. Lodówki, telewizory, te rzeczy, to bezpośrednio przez agregat jesteście w stanie to uruchomić. No i co jest ważne, agregat jest na benzynę 95. Tak, to jest też ważne, tak, że to nie jest diesel, tylko to jest na benzynkę. Benzynkę. Jakbyś jeździł komarkiem.
No, także sobie go odpalimy i zobaczymy, czy będą nam działać te lodówki i tak dalej, czy wszystko na nim będziemy w stanie podłączyć. Mam nadzieję, że tak. Także lecimy go odpalać. Cóż, to samo, jestem ciekawa, jak on sobie poradzi z tym wszystkim. Też. A, no i... jeszcze jedno ważne. On nie ma wlanego oleju. Musicie mieć olej. Kupić olej i wlać olej, bo on nie ma oleju. Nie wolno go na sucho odpalać. A, jeszcze norma euro 5, tak? Tak, jeśli chodzi o spalinę, to euro 5, czyli możecie bez problemu używać go na zewnątrz, w domu nie polecam. No, powiem wam, że no, będziemy go dopiero uruchamiać, ale to bardzo jakby uspokaja, że wiesz, że cię nie zaskoczy po prostu nic dodatkowego. Nie zaskoczy, no. Jedyne co, to musisz mieć po prostu gdzieś tam benzynę w zapasie. Tak, i masz prąd, nieważne czy załóżmy dzisiaj robią coś z prądem, czy tam wiatr zerwał, załóżmy jakiś słup i nie ma prądu i załóżmy będziecie mieli prąd za 2 dni. No to w tym momencie dla nas 2 dni bez prądu byłoby strasznie ciężkie, bo dla samego Mikołaja. My jeszcze byśmy sobie poradzili, ale z Mikołajem byłby większy problem i raczej musielibyśmy jechać gdzieś do rodziny i tam przeczekać, żeby mieć dostęp po prostu do prądu, do czajnika, do zrobienia mleka. Tak, no ale zakładając, to jest jedno, ale zakładając, że na przykład, nie wiem, tak jak mówisz, spadło drzewo, słup, szlak trafił i teraz mamy największe mrozy minus 20, bo wtedy zazwyczaj dzieją się takie rzeczy. I co? I jak 3 dni dom będzie nieopalany przy takich mrozach, no to ocieplenie, nieocieplenie, no te rurki, to tak powiem ci, że niezły stres. No, nie? Tak, no a po co się stresować, jak można po prostu zalać go, włączyć i niech sobie generuje prąd. To jest mega fajne, że jest taki sprzęt. O. I poza tym on nie jest duży. Nie jest jakiś, nie jest duży, jest zgrabny. I fajne jest to, te kółka są super, no bo ja go wcześniej podnosiłem, no nie, bo tu nie ma rączki i może go też tak podnosić, no nie, ale on jest okropnie ciężki. No i zaleję go jeszcze benzyną, gratuluję tak, tego, jeszcze, nie? Tak, jeszcze go zaleję benzyną, to nie wiem, czy bym sobie go tak szarpnął do góry, no nie. No a te rączki to spowodują to, że nawet Marta będzie mogła nim wyjechać i go odpalić, no nie. No dobrze, no zacny ten sprzęt. W sumie to już mamy go dość długo, tylko po prostu tak jak mówiłam wcześniej sobie stał i nawet jak sąsiedzi przyszli na kolędowanie, to tak zobaczyli, o agregat. No, bo właśnie my go mamy już od grudnia i chcę zobaczyć, że mi wszystko na tym działa. To jest dla mnie najważniejsze. Ja zobaczę, że chodzą lodówki, chodzi piec i mogę włączyć Mikołajowi wodę w czajniku, to ja jestem w 100% zadowolony. Na różne wypadki, zwłaszcza, że tak jak mówię, w zeszłym roku mieliśmy kilka sytuacji, kiedy nie było prądu. Tak. W tym roku jeszcze się to nie zdarzyło, ale mamy luty, no. Więc jeszcze nie było za dużo szans. Chociaż przy dzisiejszych wiatrach to te szanse mogą się bardzo szybko znaleźć. Drastycznie wzrosnąć. Tak. Ja go wypakuję na zewnątrz, zaleję sobie wszystkim. Odpalimy go, żeby pochodził na razie na sucho, bez niczego, bez obciążenia i dopiero wtedy, jak już sobie chwilę pochodzi, to spróbuję coś do niego podłączyć. Ja tutaj przeciągnę przedłużacz, bo jeszcze kupiłem taki długi specjalnie przedłużacz, żeby móc to puścić jakby z zewnątrz, bo będziemy go na zewnątrz odpalać. I podciągniemy sobie go tutaj do lodówek, tam do pieca i tutaj do tego gniazdka. To gniazdko sobie bezpośrednio podłączymy do agregatu, żeby z niego korzystać i tutaj normalnie do niego wpinać załóżmy komórki czy coś. No nie, tak, do ładowania. A dlaczego tak możemy zrobić, że możemy to gniazdko podpiąć? Bo mam przedłużkę, a to gniazdko działa w taki sposób. Już wam pokażę. No propersi, no po prostu propersi. Oni już kuchnię przemyśleli, żeby... Że mam tutaj kabel, zwykły kabel, no nie? I on idzie do tego tutaj gniazdka, więc jak to wepnę do przedłużki, do agregatu, to całe te 3 tutaj nam zasili. No. I my tam też mamy takie gniazdko dodatkowe, które mierzy poziom zużycia tego gniazdka na wyspie. No, no propersi no! Sorry, to jest odcinek pod znakiem propers family. Agregat mamy już na zewnątrz. Żeby go odpalić, musimy przełączyć tutaj na on. W tym momencie on jest ustawiony w taki sposób, że podczas pociągania on się odpali. Tutaj z tyłu, jak zobaczycie, musimy mu przepuścić paliwo, bo jak przez niego nie używamy, to musimy zamknąć dopływ paliwa. Natomiast jeśli chcemy go odpalić, musimy to paliwo otworzyć, przełączyć tutaj wajchę na schsanie, czyli w tą stronę. I po prostu pociągamy za to i odpalamy agregat. Tu mam w górę. Hello. Więc tak, do agregatu na zewnątrz
pociągliśmy kable, tam idą dwa kable. I tutaj jak zobaczycie sobie, te kable lecą. I jeden jest wpięty tutaj. Za brudną podłogę, przepraszam, chwilę temu pciusze były na polu i jest błoto. Właśnie w to gniazdko. W to gniazdko wpięliśmy agregat i do tego gniazdka podpięliśmy laptopa. Tak? Laptopik jest wpięty. On nie działa bez prądu, bo on ma zepsutą baterię, więc potem jest out, jak straci prąd. Tak, tutaj mamy od razu czajnik, więc czajnik też możemy włączyć, żeby się podgrzał. Działa. O, słuchaj, że agregat teraz pracuje mocno, takie było takie brum. Słyszałam. No, więc woda się nam podgrzewa, a w międzyczasie mamy jeszcze podciągnięty prąd tam do góry, do lodówki, bo tam mamy podłączenie od góry akurat tej lodówce. I lodówka sobie działa. Świeci. No. I cieszą się dzieci. Więc tak jak mówiliśmy, wszystkie urządzenia w domu jesteśmy w stanie sobie tym zasilić, dlatego wiedziałem, ile potrzebuje tej energii, że tyle nam starczy. No nie, żeby chodziły... Lampy akurat nie, lampy są z prądu, bo prąd w gniazdkach jest. Natomiast te rzeczy przepięliśmy na agregat. Jak widzimy, woda się już zagotowała, więc agregat trochę zwolnił. Okej, okay. I teraz dla udowodnienia, bo tak jak mówiliśmy, udowodnienia, no tak udowodniać to też tak śmiesznie. Natomiast tak Krzyś wcześniej mówił, że mamy to gniazdko podpięte jakby pod prąd. I żeby udowodnić, że ten kabel, aby na pewno leci do agregatu, to po prostu rozłączał, to jest od, tak, to od gniazdka ogólnie. Więc jak sobie to odepnę od agregatu, to automatycznie zgaśnie i czajnik, i komputer. Także 3, 2, 1, no przepraszam za szybko. Ale no. Zgasł i czajnik, i ten. I teraz nie wiem, czy to będzie słychać na kamerze, jak to podepnę, to agregat pójdzie, będzie miał wrum takie, no nie? Będzie, teraz na laptopie nie, bo laptop jest za słaby, za mało pobiera. Dobra, ale ja chcę usłyszeć. No. Jeszcze ten przycisk naciś. A nie. Nie, nie? No nie ma, no mówię. Mówię, że to jest delikatne i tego tak nie odczuwa po prostu. No. Ale tak czy siak. Mamy świadomość, że w razie czego jesteśmy bezpieczni. Tak. Mikołaj ma mleko. Lodówki chodzą, tak. Piec chodzi, ogrzewanie chodzi, podłówka chodzi. Pompy wszystko tak. Działa. No i najważniejsza była lodówka i zamrażarka, bo gdy nie ma prądu, to nawet latem, bo zimą to swoją drogą, no nie? Ale nawet latem, gdy nie ma prądu, a to też się zdarza bardzo często u nas latem, rozmrozi nam się cała zamrażarka i co wtedy? No to lipa totalna. Tak. Latem jeszcze nawet gorzej, bo latem się rozmrozi szybciej się zepsuje to znaczy, wszystko. Znaczy, i tak mamy bardzo ciepło w domu, bo w domu mamy aktualnie tam 22,5 stopnia. 22,5, no. Ale to też dlatego, że po prostu jest ciepło na zewnątrz, bardzo mocno słońce świeci, się nagrzewa przez duże okna. Ale czuję się tak fajnie, że, tak, że to działa, no nie? Tak, czuję, że jesteśmy przezorni. Tak, ale zarówno nam działają komputery, jak możemy... No nie mamy, co nie możemy włączyć. No jakbym chciał, to do telewizora też się przepnę, no nie? Tak, ja śmiałam się z Krzysiem, właściwie w ogóle... to zróbmy to, czemu nie? Co? Przepnę do telewizora, bo jestem ciekaw. Dobrze. Po prostu. I co tam robisz, kotuś? No wpinam, tylko czekam jeszcze, bo wiesz, że ten telewizor... Jest głupi. Czasami... O, jest, zaświecił się. A, tylko jeszcze pilota. Wiesz, on czasami się nie włącza po prostu, no nie? O, jest dobra. On czasami się nam psuje. Tak, bo on już jest zepsuty 2 miesiące po zakupie, ale działa tak kolejny rok, więc... Tak czy siak, na agregacie nawet możemy oglądać telewizję, no nie? No super. No, jeśli tylko, że w tym momencie musielibyśmy mieć inne podłączenie tam do internetu, że tam też musiałby kabel lecieć, bo mamy te sprzęty porozrzucane trochę po domu, no nie? No jak w każdym domu. W każdym domu. No i kurczę, nawet w momencie, kiedy nie ma prądu, my jesteśmy w stanie oglądać telewizję. To jest w ogóle... Abstrakcja, nie? Abstrakcja, no nie? Mhm. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. Fajnie. Kurde, ale sorry, no przecież jak nie ma prądu, to trzeba grać w planszówki, misiu. Okej, okay, to możesz iść pokazać, jak to wygląda z tamtej strony. Ja idę, o, po Mikiego.
I wyłączę go od razu, bo szkoda tam benzyny. Benzyna droga teraz. No. Ale nie, super, super sprawa. Tak jak mówisz, ja również jestem bardzo uspokojona teraz. No tak, już... w samej świadomości takiej, że nie ma prądu, robimy atak mleko. Atak zombie. Tak. Nie, jest super. Powiem ci, że to, że nam chodzą komputery, idzie nam telewizor, idzie nam lodówka, zamrażarka. Ale mega fajnie, mega się cieszę, bo... Super. Idę po naszego syna, bo się obudził i się tam kręci po łóżeczku. A ja idę wam pokazać agregacik jeszcze. Ja się muszę ubrać i tutaj pełno kabli idzie do kotłowni. Idziemy do agregatu. I właśnie wyłączyliśmy, Marcie, prąd.